Herbek, niby Kuber mówi. Mnie już słychać. Nie wiem. Mnie już widać. Beetlejuice, Beetlejuice, Beetlejuice. Bloody Mary, Bloody Mary, Bloody Mary. Tak średnio cię widać. Gunwo, Gunwo, Gunwo. Fun fact. Czapka Luigi'ego okazała się być idealnie w tym Legii? Samym kolorze. To jest czapka Legii, co ty opowiadasz? O kurde, no nie. No nie. Myślałem, nie, że to jest taki berecik masz. Nie, miałem, myślałem... Czapka z daszkiem z Elką. W sumie mogłem... chciałem w tym streamować, ale teraz nie mogę w czapce Legii streamować. No, moje, Legia Legła. Moje korzenie mnie nie pomagają. Także czat... Chwila przerwy, ja się muszę szybko się... muszę szybko się przebrać. Sekundę. Zgadzi się. Mi się nie udało zjeść całego tego słonecznika. Lepiej? Znaczy, czy lepiej, no. Wiesz, no, jak jestem to? W tej samej firmie, więc... Ryja, więc co lepiej? No. Przynajmniej nie jestem za Legią teraz. Cześć, czat. Zratowałem cię trochę tym żartem. Trochę tak. Tak robisz cały stream, to... Cały stream z Legii. Później musiałbym kupować karnety na cały sezon. Nie, bo ja myślałem, że to będzie taka... O, ta Luigi'ego to jest taka sama, jak ty masz teraz? Tak, ten? Wiesz co, to jest... Ja mam teraz słuchawki, więc nie widać, że ona jest taka, wiesz... Ona jest taka trochę puffy, beretowa, tak. No ale ma czapę... Ma, więc ją ścisnęło, ją wygląda, jakbym był w bejsbolówce. Daszek ma jak czapka w pierdolka, nie? O, teraz lepiej. Jak wyciągnąłeś tak, trochę czapki na przód, to jest... Tak, muszę ją trochę... z pod słuchawek wyciągnąć. O. Pracownik warszawskiego metra. Mario. Jak co? Pracownik warszawskiego metra. O, oh, come on. Trzeba coś nowego wymyślić. Od czego może być M? Nie ma już chyba, nie ma żadnego... Stalówka Mielec? Nie wiem. dobra. Gramy. Luigi Mansion 3. Gra dla ludzi o ten... O mocnych nerwach. Tutaj dzieją się rzeczy, także... Jeśli macie słabe serce... PG-18, bo gra zawiera sceny przemocy, krew... I zjawiska nadprzyrodzone. Sceny seksualne i tak, nadprzyrodzone. Tak, Luigi, głównie. głównie Luigi. Głównie Luigi. Zaczniemy sobie od początku. No, co to jest Scream Luigi? Park? Co to jest co? Scream Park tam było. Albo Story, albo Scream Park. Nie wiem, co to jest Scream Park. Nie wiesz. Fajne. Kapitan menstruacja i kapitan masturbacja to nie są dobre propozycje i prosiłbym o nie kontynuowanie. Cześć, Porkaj. Scream Park to multi. Scream Park to multi. Powinieneś mieć czapkę Wario. Ale jestem teraz ten. Miałbyś wół, jak Wojtek. Jesteś przezroczysty. Green screen mnie ten chce wyciąć. Jesteś duchem, to jest tak ten. Nawet tak w temacie trochę. O, chyba dzieciaki przyszły po cukierki. Zrzucim z okna. Zrzucim z okna. Słychać Good Boya? No kurwa, trochę słychać. Ale to... Niestety, ja, to wina dzieciaków. Myślałem, że tych grzybów jest jeden, oni są w różnych kolorach, o co chodzi. Toadsów jest wielu, tak. We are many. We are legion. We are many, we are legion. Jak się wabi Good Boy? Good Boy jest Spooky coś... kurde, jak on się nazywa? Spooky Johnson. Spooky Johnson. Tak, to jest oficjalne... Spooky Johnson.
Smokey Johnson jest jego oficjalna. Chciałem, czy to jest postać eteryczna, to jak on go grał, jak on go głaszcze? On jest, jest półeteryczny. Poza tym Luigi. Podoba mi się, nie, podoba mi się, jak on jeździ ten Toad, tym. Przypieprzył wszystko przy tym wjeździe. No i wjechał w lewą stronę na rondo. W ogóle ma fajne pedały, ma pod sam ten. Kategoryczny. Przysunięty. Tak, ale fajnie, że o tym pomyśleli, o takim szczególnym. No, jakby... no. Nikt nie zauważył tego takiego. On jest pijany. W ogóle... Jakie jest story? Oni przyjechali tutaj na wakacje, czy to... Umrzeć. Na stypę. Luigi dostał zaproszenie jakieś fancy. I ponieważ nie ma żadnych przyjaciół, więc wziął Mario i... To nie są jego przyjaciele, o takim szczególe pomyśleli, że jedna postać jest legionistą, to już nikt nie pomyślał. Ale to jest trzecia część tej gry, to on się, rozumiem, niczego nie nauczył. On się niczego nie nauczył, tak. On będzie dalej... O tym samym pomyślałem, że to pensjonat z luśnienia. Byłby fajnie. To byłby niezły twist. Żal mi jest Luigiego. Że dzisiaj w Polsce obchodzimy dziady. Chyba trzy dziady. Tradycyjne potrawy to miód, kutia i wódka. Głównie wódka. Powiem tak, na jedno jestem przygotowany. I dał dzieciakom wódkę i słoiczek miodu. I policja teraz puka. Miód to nie jest problem, ale dawanie nieletnim alkoholu to może być problem. No i no, tyle kieliszek. A nie no, ja chyba, że kieliszek. Do miodu, no ej. Poniżej setki jest, to jest okej. W ogóle jakim cudem ten koleś jest z księżniczką Piczek? Ja dalej tego nie rozumiem. Czemu nie lubi, nie wyższy jest? Ja strzelam, że tak naprawdę księżniczka Peach chce być z Bowserem. To jest powiedzmy para, do której powinno dojść. Ale ten mały chujek, zazdrosny... Nie, ale wiesz, small business owner, pewno śpi na kasie. Small business owner. A Bowser to przyznam co, jakiś boom? No Bowser ma trochę armię. Bowser to ja w sumie nie wiem. Bowser to ja w sumie nie wiem. Porkite pyta, Porkite, czy grałeś w poprzedniej części. Dawno temu, ale grałem. W jedynkę. Czy Rona Jeremiego widziałeś kiedyś na żywo? Czy widziałem Rona Jeremiego na żywo? Nie. Widziałem Rona Jeremiego. No nie, to nie to samo. Nazywa Room de Jeremy. Wyeksponowany nie ogląda, bo spoilery. Spoilery z czego? Z Luigiego. Proszę cię. To jest... Bugatelor. Z tym bellboyem tam jest coś nie tak za ladą. On jest, no. On widać, że jest... ślewy. Albo jest bardzo zestresowany. Jakby był naspeedowany wygląda trochę. Porozmawiajmy. Od kogo przyszło zaproszenie? Zaraz się dowiesz. Buzera? Nie. Jestem gotowy, żeby się check-innąć. Master Sword, okej. Font trochę wygląda jak z Warsum, faktycznie. O. Mm-hmm. Oj, Helen. To wygląda jak postać. Jak dobra, pozytywna, przyjemna postać. Tak wygląda, jakby chciała zrobić futro ze stół. Fajnie, że jej podskakiwały okulary słoneczne, jak schodziła z... Kurde, wciągnąłem się. Dropie klatek? Ile kabli trzeba było, żeby streamować z Switcha, chyba? Nie. To tyle samo jak ze wszystkich, co? Jak ze wszystkim, no. Jak Switch jest podłączony do tego docka, to jaką ma rozdzielczość? 720 czy 1080? 1080. 8K.
nie wygląda na 1000. Możliwości Switcha są nieograniczone. Są. Druga rzecz, już potwierdzona. 8K na Switchu i Spooky Johnson to jest oficjalne imię psa. Formagatka bawi i uczy. Telewizory ograniczają tylko moc Switcha praktycznie. Spooky Johnson. Patrzcie, jak to jest ładnie w tym. Jest cudownie. Trochę to taki design jak w Larym. Wygląda jak ten. Pomieszczeń. Wygląda jak to wasze, ten hotel, który wynajęliście, no. I co miał... hotel Arbiter z Elbonga. Warhammer wpłacił stówę z Lorem Ipsum. Tobie też Lorem Ipsum. Warhammer. W dniu Lorem Ipsum, tobie też Lorem Ipsum. Niech ktoś napisze do Kowala, że wpadł na stream, cyknął Kubarę, zrobił czapkę z Sonikiem. Lepiej tego nie róbmy. Lepiej nie. Ale to jest ładnie, popatrz. Must not pisać do Kowala. Ale żarcik. Warhammerowi się tekst pomylił. No nic, Warhammer, by musiał płacić jeszcze raz, żeby dobry tekst wrzucić. No. Nie poradzę, no. No to ja... nie dowiemy się w żaden inny sposób, co chciałeś przekazać. W żaden inny sposób, nie jesteś w stanie przyjąć tego. Przestańcie podpuszczać biednego Warhammera. Cześć, Harald. Pierwsze, co się robi w hotelu, to się idzie zobaczyć. Czy Biblia sprawdź. Nie. Czy działa sracz? To jest w minibarku. Chyba działa, aczkolwiek trochę się... On w ogóle nie pasuje rozmiarem do tego hotelu. W ogóle on, żeby wodę odkręcić, musi... Będę potrzebował stołeczek, żeby wejść do wanny. Nie wiem, odkręć wodę i wstać ręcznik w odkręcie. Tak. Czy ten straczek nie jest za duży? To znaczy, jak dla kogo? Na sprawdź, czy jest za duży, czy nie. No nie da się, niestety. Za duży na co? Cześć, Igi. Dobra, co my tu możemy jeszcze zrobić? Kosz powitalny, zobacz. Zobacz, kosz powitalny. Gdzie jest kosz powitalny? Na tu jest kosz powitalny. Krzesło mi na razie... No. Owoce, jakieś bzdury. Nie można ten... Jakieś sery, czekolada. Jest ananas najważniejszy. Ananas, czereśnie, głównie owoc. Miejscowe benzyny. Ależ super. Karol pyta, jak papier jest zawieszony w toalecie? Listkiem do góry? O właśnie, zobaczmy, to jest ważne. To jest bardzo ważne. O, okej. Okay. Jak nie, to dzwoń na recepcję, rób bramę. No. I streamujemy profesora Ding Donga. Piotr wpłacił stówę trick or treat. O, jest, to też jest nie ten tekst? Znowu jest... Ale papier jest legitny, więc można to dalej, czekaj, można go... A, tak, papier dobrze. Czy okay. Na łóżku są łabędzie z ręczników? Czy na łóżku są łabędzie z ręczników? I nie, czekolady. Ale jest Spooky Johnson i moja walizka. Spooky Johnson w kiblu. A nie, jak coś Spooky Johnson był w kiblu? Ej, Spooky Johnson jest wszędzie. Spooky Johnson jest wszędzie. Idziemy spać. Czy jak już spać? Co za drzemka? Jak spać? W środek dnia, jak spać? Obraz się jeszcze świeci. Ale wiesz, ale długa była podróż, jetlag. No i teraz... No i na krawędzi łóżka się... U Piotra nie ma błędów, okej? Okay. Pan person pyta, czy... On ma fajnie, w walizce ma ten sam strój, który ma na sobie. Już nawet swed jest włożony w gaci. Bo on tam ma trupa. W ogóle podoba mi się, że wziął co? Latarkę, jakiś zeszyt i ten sam zestaw ubrań. Gdzie? W butach? Pod pościem. Jeszcze... Yeah. No dobra, good boy może być. Okej. Okay. Poczytał. Okej. Okay. To była ta książka. Wiadomość dotacji. Wiadomość dotacji. Wpłacił dychę Porkite. Czy wy możecie przestać testować? To działa. Nie, testujcie, nie ma pewności. Wszystko działa. Hello. O. Ten pokój tak nie wyglądał. Nie, spooky. Kwiaty spooky jest boy. Kaktus. Sprawdź, czy... Obraz, gdzie były słoneczniki, teraz są grobowce. Sprawdź, czy komplementarny podarunek kosz wędlin się zmienił. Czy jest czekaj, to...
Już tam są coś, jest coś tam już stinki. Nie spoiluj. Nie podoba mi się ten. O, sprawdź, czy papier się zmienił. O właśnie, jakby się zmienił papier. Ale to by było goty. To by był koniec świata, jakby było odwrotnie. Co to jest w ogóle? 10 na 10 papier. Tak, jakiś zgniłe jajka. Kupuję switcha, ja muszę ten leć. Lecę do sklepu, kupuję switcha. Okej. Okay. Zobaczmy. No, to było. Tylko teraz nie, jest. Tylko nie spoiluj. Zobaczyć. O. Tak samo wisi. Kurde, taki potencjał. Szkoda. Gdzie jest Spooky Boy? Misza wpłacił 29.3 i wpisał twoja wiadomość. To działa, naprawdę. I czyta też, nie musicie... Podoba mi się, to jest trzecia przygoda Luigi'ego. On dalej nie wie, co się dzieje. Czyli ja każdy dzień w pracy. Twojej, tak. Podoba mi się ten test. Ten tysięczny dzień w pracy Tartaka, on nadal nie wie, co się tak dzieje. W sumie faktycznie, jeżeli są tacy ludzie, to muszę wybaczyć Luigi'emu. Ej. Grunt, to się dobrze bawisz w pracy. No nadal wchodzisz do pracy z takim krokiem, jak on teraz tutaj. Hello? Kim jesteś, czego ode mnie chcesz? Marcin, pracujemy razem od 2 lat. Marcin, jestem twoim szefem. Wow. Kim jesteś, czego ode mnie chcesz? Marcin, jestem twoim szefem. Tak. Zobaczmy, czy Mario jest żywy. Skąd jest, że Mario w pierwszej jedynce spał? Nie, to Peach jest... O-o. Może w szafie jest? Chciałem, żeby była martwa Peach w szafie, podróżnie tym razem. Wow! Nie, nie ma jej tu. Nie ma Peach. Zobaczmy, gdzie jest Mario. Chyba przeszedłem pokój Mario. W ogóle, fun fact, oni nie śpią razem. To też jakby... No bo... No? Czekają do ślubu. To jest tak, że nawet jak jest coś w cudzysłowie strasznego w tej grze, to jest straszne dla Luigi'ego, ale nie dla ciebie, nie? Nie dla osoby, która gra, bo jak wyskakują z szafy te potworusy, to w zasadzie jest takie z opóźnieniem i powoli, że zdążysz wszystko... Mario sobie jest, 3 pizze, ten widzę, 3 na cienkim sobie już zdążył zamówić w tym czasie. Cześć, Trufla. Hej, Trufla. Jest pewien wiek, po którym nie śpisz z bratem w jednym pokoju. Migi, ale spodziewaliśmy się, że Mario będzie spał. A... No właśnie, nie, ja nie mówię, że on ma spać z Luigi'em, tylko ma być w pokoju z Peach. O, kapcie, Mario. Mario, te 48 tysięcy zamków pokonał, żeby... Tak, w końcu dalej nie spędzić trochę czasu. Ona idzie do osobnego sypialni. To wygadne. Mówię ci, to jest... No. To trochę za wcześnie, wszystko toczy się za szybko. Bo Olek i Lolek spali w jednym pokoju. I te, ci z ulicy zamkowej. Ale Zuza też chyba, nie? A, Ernie i Bert to jest para homoseksualista przecież. Tak. Pamiętam, że był taki jeden odcinek, że Ernie miał pretensje do Berta, że ten ciastka jadł przed snem i wtedy w łóżku duży. Ej, oni mieli osobne 2 łóżka. No nie wiem, to chyba do jego łóżka wchodził jeść ciastka. To wiadomo, przecież nie jeść w swoim łóżku ciastka. No. Jak możesz w innym łóżku ciastka jeść? O nie, Karen. Karen, poproszę z menedżerem. Czy te teksty są mówione, czy to trzeba czytać? Ona robi takie... No nie, no to jest akurat słabe. Mario chyba nigdy nie było. Mario chyba nigdy nie miało, tak. Odyssey też nie ma mówionych tych. Nie ma, też robię moje mimi. To jest taki pomysł chyba, nie sądzę, żeby to, wiesz, był problem finansowy czy techniczny, nie? Te gry raczej robią wychuchane. Nie wiem, ale to by podniosło... Nie chcę widać głosu Mario i głosu Luigi'emu żadnego konkretnego. Ja rozumiem, to Luigi może nie mieć głosu, tak jak Morgan Freeman, chciałem powiedzieć. Jak Freeman nie ma,
Gdyby cała reszta tych postaci miała, to Piotr wpłacił na wyższy poziom. Piotr wpłacił stówę, jakby Mario z Luigi'em spali razem, to by było creepy. No to jest, oni są rodziną, nie? To są bracia, czy to są... Czy oni mają wspólny biznes? Masz Super Mario Bros, nie? King Boo no, za tym wszystkim stoi. Kto by pomyślał? Pikachu, myślę, że Mario miał konkretny głos. No tak, w sumie tak. No to jest Mario ma głos. Kto to jest King Boo? No King Boo. King Boo to on. Mogłem się spodziewać, że to King Boo. Jest Bowser, długo, długo nikt ze złych. King Boo. Mm-hmm. Nie oglądałeś Dragon Balla? Majin Buu? Majin Buu. Ja czytałem Dragon Balla. King Buu ma fetysz. King Buu lubi zamykać ludzi w obrazach. King Buu Johnson, nie. Nie, 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 nie będziemy dawać Johnson do wszystkiego. Jeszcze raz. Kirby się Kubalski pyta. To jest Buu, tyle Hej, doktor Wyspa. Oh. Run, dude! Czy ty już grasz, czy ty już Ja gram, rozbierasz? uciekam. Wciąż uciekam. Boże, a gdzie jest Spooky Boy? Nie widziałem go od czasu, kiedy się wybudziłeś. Ale mnie to niepokoi. Spooky Johnson? Nie bój się, on jest... On potrafi się teleportować, więc to nie jest dla niego problem. A co, jak nie ucieknę? On już zamknął wszystkich, tak? Wszystkich innych ja byłem ostatnią, do której szli. Czy to jest takie złe rozwiązanie, się dać zamknąć w tym obrazie? Podoba mi się, że tytuł się zmieni teraz. Do pracy, podatku. Luigi teraz powiedział, jak w tym We Were Here, po prostu opuścić mansion i zostawić wszystko za sobą. Pieprzyć ich. Albo wziąć kasę od tych. Będzie z Luigi'm tylko. Tak. Zabił w końcu Mariana i Peach. Odszkodowanie i jednym właścicielem biznesu. Piona z Bowserem. O, Spooky. Spooky Boy jest tym logiem. Spooky Boy Johnson. Spooky Boy Johnson. Widzisz? Spooky Johnson jest. Spooky Johnson jest dobrym goodbye'em, już to widzę. Jest najlepszym good boyem, aczkolwiek jest totalnie niewychowany. Trochę bardziej niż jaszczurka, niż pies, ale przez ten ale to, okay. bo ja nie znam lore, nie? To będę pytał czasem ten... To oni z tym Spooky Boyem to już sobie tak jechał, to on już go ma, tak? Tak. To jest, że tutaj ten to... Tak. To on się pojawiał w poprzednich częściach, mm-hmm. tak? Już był Spooky Boy. A on był gdzieś, migał gdzieś indziej, na przykład, nie wiem, w Mario Odyssey, jak był gdzieś tam Luigi, czy w ogóle nie było Luigi? Nie widziałem go w Mario Odyssey. Wiesz, czy on jest taką kanioniczną postacią, że tak się pojawia po prostu? Tak, w Super Smash był, z bohaterem. Tylko 100 mil. Spooky Johnson. Może było Spooky Boyem. Tylko 100 mil OKS, doktor Wyspa wpłacił dychę. Nie wiem, czy teraz poleciliśmy żużel? Go żużel? Tak brzmi, nie? Tak brzmi. Pachnie żużlem. Wow. Kurde, 100 mil. Polski klub piłkarski. O, jednak kopana piłka. Kopana piłka. Puchar Polski dzisiaj z Wisłą Płock 100 mil. 4-1 w karnych wygrali. A, okej. Okay. 100 mil. Wisłą Płock 0-0 był mecz. Chyba 1/16 finału, także 100 mil do przodu, jakby co. Gdzie? W Sopocie. W sobotę o 12:40 jest następny mecz z Wartą. Gra 100 mil, jakbyście chcieli widzieć. Piłka na żużlu. Wiecie. Piłka na żużlu, tak. Piłka... Ty... O, oglądał ten sport. Spooky Boy jest, widzę, z tych, co grzebie w śmieciach. Karol mówi, że piesek był tylko w Luigi's Mansion 2. Nie było go wcześniej? A propos tego, z Sokera przypomniało mi się, w After Party jest fajny tekst, fajna rozmowa. Gdzie wyszedł? A propos Sokera. Pytasz, co oglądacie? A, to taki sport, o co chodzi? Kto wygrywa? Aha, jakie są punkty? Nie, punkty są nieważne, wiesz, to jest jak piłka nożna. Punkty są nieważne do metu, aż są ważne. Hey, chodzi o to, żeby oglądać.
Tam są fajne teksty. Podoba mi się przy tym, przy beer pongu na samym początku, jak ten demon, z którym grasz, ci się pyta, czy możesz się zamknąć i że wypiłeś wybielacz, myśląc, że to po prostu bardzo painful water. Bardzo, bardzo boląca woda, tak. Jesteś tak głupi, że pewno piłeś klicz, myśląc, że to bardzo boląca woda. O, tu możemy wyjść. Idziemy garażem. Możesz uciekać? Szybkie zakończenie? Tak, the end. Na drugą ustawię? Or not. Aha, ale co, i paniec się faktycznie uciekł, tak? a teraz Magnus. Bo to jest prawda, ja nie idę ich szukać, ja próbuję znaleźć wyjście z tej... Misza, after party to są tylko teksty, bo tam jest mało gry. No, to tam jest, się dużo to czyta. To jest gra chodzona z słuchaniem / czytaniem. Nie tyle co w Disco Elysium, ale... Opcji. No, bardzo analogiczny system do... Spooky Johnson się chyba fałci za... Zupełnie inna problematyka, świat i humor i tak dalej, ale mechanicznie jest podobny. Luki pyta, kiedy live z Outer Worlds. No to raczej nie jest dobre na stream. No nie na nasz stream. No. W sumie ta gra już jest skończona od 3 dni. Oh yeah! Ludzie już wie, jak spierdolić z tego lokalu. Jetpackiem! Tylko weź na ladaki i skoczyć. O, już taki kozak, zobacz jaki kozak. Teraz tak, teraz się już niczego nie boję, bo... Zmięknie. Pierwszy duch wyskoczy. Kożyuszka pyta, czy młódki nie mają gry na Halloween. Co druga gra młódków się nadaje na Halloween? Co? Zabiłeś Spooky Boya. Oślepiłeś go. O, Spooky Jones! O, to jest chyba ten moment, co ty grałeś w PGA. Ja miałem ten sam tutorial. Ale w innym miejscu, nie? Bo ale to było jakieś. Tak. Już było faktycznie jakiś pokój. Na Epiku jest najlepsza gra na Halloween Costume Quest. Przedłem Costume Quest. Ale... To była fajna gra. Ale już dwójki mi się na przykład nie chciało kończyć. To była, była powtórka, niczego nowego nie wnosiła. Gdzie ja grałem w dwójkę? Na DS-ie chyba. Bo nie na Wii U przecież. A może na Wii? Czy nie pamiętam. Compton with Dead Learning. Tak, jestem. Dziwny laktator. Fajna kufajka chyba. Nie wiem, czy widzieliście moją bluzę PlayStation, bo to jest mój oficjalny strój na dzisiaj. Jestem fanboyem PlayStation. Z tymi znakami na tym? Na rękawach? Tak. Pokaż chińskie znaki na rękawach. Czy chińskie znaki? Nie, dlaczego? Na rękawach są znaki PlayStation. A chińskie swastyka. Już prawie widziałem. Jednak nosisz tą bluzę. No. Jest ciepła. Nie wiem, kto mi ją wysłał, ale... Nie, bo ten pokój malował, więc to do malowania ma. Czekajcie, co ja mogę teraz... Mogę... Szczura odkurzyć? Mogę. Ej, czy ja... Kubalski mówi, że to Michał z jej ci wysłał. Michał z jej by mi nie wysłał bluzy z... Mówisz? Nie. Idealna bluza do klapek Kubota. Kubota, to jest... Właśnie, ktoś wrzucał ostatnio, czy mail przyszedł, że są... Właśnie, miałem je kupić, zapomniałem. Klapki Kubota, ktoś maila nam wysłał. No ja fajnie, tylko ja patrzyłem na ten link i nie wysyłałem do Stanów, więc jest mi on totalnie... Gdzie to było? Jak ja mogę... Ja was z domu z dumą przyjąłem w białych skarpetkach i w klapkach Kubota. Klapki Kubota, różne kolory, showroom. Iść do okazji. Pepper. Bo te w Biedronce były, nie? A to jakoś teraz, bo ja kupiłem z 3 miechy temu, też były Biedronce. Na co zbieramy monetki? Jeszcze nie wiem konkretnie na co. Grałeś coś już ogólnie? Ups, grałem mniej więcej do tego momentu, gdzie dostałem od kurzeca. Myślę, nie gram dalej. Zostawię na stream sobie. Wyszło? Dzisiaj wyszło, tak.
to było? Co to był za znaczek? Aha, że za... A, że mi się przytkało. Co? Kurwa, kolor fuksji. Szczur wow, robi za 5. Już wyprzedany. Że wciągnąłeś ten. Że wciągnąłeś wciągnąłem ten materiał. Samochodu, tak, tak, im zrobiłem. Nie pierdzielę, oni czasami myślą o takich pierdołach, nie? Czy to jest aż. Czy to jest aż fajne. A teraz. Tam jest gdzieś szczurek z tyłu. Nie wiem, czy powinienem ich odkurzać szczurki, ale. Jak już robię za cleaning service, to... Świąteczną paczkę dla Kubara trzeba zrobić, to już jest za późno, nie zdąży dojść przed świętami. Nie zdąży. No. Also, wolałbym już, nie. Świąteczną paczkę to by trzeba było wysłać. Na babę z Roxy dla Mietka, żeby zdążył przed emeryturą, ale to jest ile? To teraz na 10 babci. Z Roxy, tak? To jest, moja babcia mówiła, to już jest rozpusta. Wiesz, ile kobiet obraziłeś? Bo Roxa to nie jest za piątkę, tak? Baba za piątkę. Pomyliłem z tym. Jest Fiverem. Chciałbym przeprosić wszystkie panie z Roxy. Czy ja mogę tu już... Czy ty masz jakiś obiektyw, czy to jest tak, że w zasadzie łazisz i szukasz? Wyobraź sobie, że jesteś ze znajomymi w hotelu i znajomi są porwani. Jaki jest twój obiektyw? Ucieknij. Uciec. No, to... Uciec, ewentualnie powiadomić rodzinę, że nic się jak nie będę robić. Daleko i bezpieczny, wykonać jeden telefon do władz. Przepraszam, co się chyba telefon do władz. O, serduszko wypadło. Dobra, zobaczmy, co to robi. Shin pisze, że wakacje ci będą kosztowały max 100 dolców plus tax. Jakbyś przyleciał i dalej, to sobie możesz klapki kupić. Niby tak, ale... Taniej ci wyjdzie, jak przyjedziesz tu na 2 tygodnie na wakacje po prostu. Teraz to jest, wiecie, to jest kwestia honoru teraz. To nie jest... Pewnie bym znalazł osobę, która nawet by mi to wysłała i to by przyszłyby dobre klapki, ale... Ale... No ja ale nie miałbym wiecie. Cię tak oszukać, więc może ja bym ci nawet... Mhm. Ale fajnie byś zamówił, byś znowu wysłał... Drugi raz. Nie wiem, że to byłby koniec znajomości, ale to byłby już dobry żart. A, ja tu muszę zrobić zdjęcie, tak? Tam. Zaufałem. Puf. Zdjęcie czego? Czy nie masz jakiejś minimapki jak w dwójce? Na razie nie. Przynajmniej nie widziałem jeszcze takowej. Ho-ho! Z drugiej strony, jakby tu pokazać minimapkę, skoro z boku, wiesz, miałbyś nie co, mam... przekrój, tak jak wow. W Metroidzie? Cancel. Ej, no w tym, Darkest Dungeon miałeś całą mapkę, a zawsze dość w prawo albo w lewo tylko. Ej, to drzewko jest z kasy zrobione. Wielką mapę. Bieraj. Dola bi. Money train. Czy ja mogę tu już wejść? Teraz jak... Myślicie Kowarowi w paczce CD z unboxingiem poprzedniej paczki. To by było... Żebym mógł zobaczyć to swoją nowy poziom teraz, złośliwości. Jak wyjął kobuty. Wow. Czemu mi tak maszyny nie robią? Wow. A próbowałeś z flashem? Jebnąć maszynie flashem w ryj? W sumie nie próbowałem. No właśnie. Będę następnym razem przy maszynie to spróbuj. W zakładzie pracy, koniecznie. To jest dobra gra dla ludzi z OCD, no, to można cały hotel odkurzyć. Powinien być achievement za to. Czy coś jakiś... No, a jest, bo oni zaprosili, tak, oni zapraszają Luigi'ego po to, żeby on im zrobił darmowe odkurzanie. Wszyscy właściciele wielkich posiadłości postanowiłem wykorzystać Luigi'ego. Czemu on się tak dybie, jak pojebano? On nie może normalnie chodzić? On się on trzęsie się boi. Cały, macha na wszystkie strony, ja pierdolę. No, ale mam... tak, to kurwa, on się tak. Boi. No. Ty w ogóle nie wiesz, co to jest strach, bo wpadłeś do kociołka ze strachem, jak byłeś mały. A ludzie się boją, to jest naturalna, wiesz. Nieprawda, nie ma. Jest pomidorowa, nie ma takiego kociołka. Jest barszcz, jest rosół, jest kompot, ale nie ma kociołka tak. Ze strachem. Wpadłeś do kociołka z cebulową. Oto, prędzej. Ej, zabij cebulową. Nie masz tego przez... Zniszczyłem to.
Nie o to prosiłem. Pewną władzę hotelu też nie będą zadowolone, ale... Nikt się nie dowie. Ten ludku rzecz. Się... Mam wrażenie, że wysyła gdzieś w czarną dziurę wszystkie przedmioty. Można się przebierać? W sensie... Ja tak na streamie? Czy Mario Odyssey? No tak, czy ty się możesz przebrać? Tak, ta bluza mnie razi, możesz się przebrać? Okej, okay, poduch. Nie chciałem wciągać wszystkich poduch, ale... No bo w Mario Odyssey miałeś mnóstwo tych ubranek, nie? Przebrań i tak dalej. Tak, ale to była część jakoś, nie? Gry. Czyli Indo, proponuję, żebyś się za Mario przebrał. Czy była część, czy... Ja nie wiem, te stroje wpływały jakoś na stację, czy coś? A nie, nie miałeś... A nie, przecież mogłeś nawet grać takim 2D. No, dlatego pytam, czy tutaj też jest takie, że przebierasz Luigiego za... Nie wiem, może zaraz znajdziemy sklepikarza, który ma właśnie sklepik i za monetki kupujesz ubranka. Pozwól tylko, że odkurzę im półkę z tych wszystkich wazonów. Przestań wszystko odkurzać, kurczę. Ja nie mogę... Tu gra już coś. Naprawdę tylko... Daj, must. Skończ grę, no. Not. Nie. Dobra, będę próbował. Warhammer ma pretensje, że pół godziny chodzisz chłopnie w lewo i w prawo, jeszcze nikogo nie bijesz. No już. Jakie efekty, jaka flara na ekranie. O. Ale mają nie. Wkrętarki. Spookiego Johnsona to nie wolno straszyć. Oh shit. Kutpo jest saneczkuje. Co? Czy ja muszę ich... Sam... Czy ja muszę ich najpierw wstęp stryknąć? Najpierw musisz ich ujawnić, bo on jest na razie przez przezroczysty. Nie widać go. Come here. Wiem, ponieważ grałem. Jak się go... No musisz go wciągać. Nie Goodboy powiedział, jak to się robi. Dobra. Si. Pikasz mi mówić, o jest Goodboy. Jak nie potrafisz, to Goodboy się pojawia i ci mówi, co masz robić. Tak, właśnie mi mówi, że muszę go ciągnąć. Krzyczy, si! Si! Tak się dmuchało do DS-a, tak? Si! Czy Quest wie, że go nie słychać? Chyba wie. Quest pewno piwo wyciera od biurka. Nie trafiłem go moim... O, tego trafiłem. Nie, to nie waliło, Quest sobie wychodzi. Nie, coś mi się... Nie. A jeszcze mogę go jebnąć jeszcze, ale trzeba... A tyle gadałem. Pewnie dostanę sobie coś śmieszne rzeczy. Kurde, to były najśmieszniejsze żarty kiedykolwiek. No ale nigdy ich nie słyszycie już. Najśmieszniejszy żart na świecie to był... Tak, to był ten Monty Pythona. Używam. Dobra, tego mamy. Ten ma jeszcze 24. Jakbyś... Trafiłem go? Nie. Teraz go trafiłem. Blup! Jest nasz. Ale... To było dobre ssanie. Oh, wow. Tu jeszcze posprzątam szybko. Pozwólcie. Nie, dynia się zacięła. W swoim własnym czasie sprzątaj. What? Nie będziesz dyni, żeby się rozbiła. O, i zabiłeś Mario właśnie, już się nie da uratować Mario, bo zabiłeś ten obraz, który ma być zamknięty. Fuck this dude! Fuck that dude! Zabij siebie i zniknij. Czy mogę się sam wessać? Cały nie, ale wiem, co by weszło w tą rurę. Wow! Wow! Ja też miałem gdzieś hey, Kiko. Nie będę już szedł. Cześć, Kikoshima. Czy tu się da wejść na zaplecze? Nie? Tam jest klucz przecież z zalany. Można. Nie no, tu muszę odkurzyć, come on! No weź ten klucz, a nie przycisk jest, klucz jest, a nie... O, dostałem powiadomienie z Twittera, że zaczęliście streamować. Tak? 20:42. Dobra, mam klucz. Tu pstryknę. Tam pisze, że doczekaliśmy się Kubar Graf Horror. No tak nie bardzo. Ej, się liczy. Wszystko się liczy. Myślę, że nie jednak. Patrz.
O, diamont. Wciągnij diamont. Diamont. A czy mogę wciągnąć to, co o, jest... O, już 4 ominąłeś. Patrz, ile kapuchy. Patrzcie, co się dzieje. Jak kradzież. Patrzcie się, co się dzieje. 3 kradzieżek, zaraz tam uciekamy i zmieniamy ten imię i nazwisko. Nie, bo szybka ucieczka tłumaczy kradzież, to jest tak. Ale przecież ja tu uciekałem szybko. No jest głupi telefon. Umrzesz w ciągu 6 dni. Głupi telefon. Baronowa też bardzo. Tak, pozdrawiamy Baronową. Zostaw te... Ty możesz przestać wszystko wciągać. Oh my god! Jak dziecko, wszystko do buzi. No. Dobrze. Ja tu wrócę, chłopaki. Zrób sobie save. Podkurzasz sobie w wolnym czasie. Była ta scena w tym... w tej parodii krzyku, tak? No. To się nazywał Scream? To był Scream, tak? To była... Która to była parodia? Nie, to było Scary Movie. Scary Movie! Tak, to był ten taki właśnie, ten niby upośledzony, który wychodził z tym odkurzaczem, z takim wielkim bonerem w matkach i... Mówiłem, żeby mi nie prześkadzać, jak odkurzam! Ten z tą małą rączką? Nie, ten co był tym mordercą, tym głównym. Co tylko udawał, okay, że jest... Scary Movie dwie pierwsze części były zajebiste. Dobra, gdzie ja mam iść? Gdzie mam iść? Czy mam jechać windą? Tamten, tak ssałeś, że zwinąłeś dywan, to było jakieś przejście. Tak ssałeś, że zwinąłeś dywan, jest. Klucz ci wypadł. No. Co? Nie mogę jechać windą, jak mam klucz? Okej. Okay. Klucz jest na to piętro, widać. Klucz jest widać na to piętro. Nie. Musisz znaleźć kłódkę, no to znajdź kłódkę, co jest. No to gdzie mówisz, że kłódka? To nie jest kłódka. Co jest z tobą? Co jest z tobą? No. Oj, weź. No, widzisz? No i nie było kłódki. No, ale jest zamek, no. Jest zamek. Dufus, właśnie, koleś się nazywał Dufus. Misza dobrze mówi, ten. Scary Movie. Tak, on parodiował tego Arquette'a, jak on ma na imię. Mhm. Z Patricia Arquette i ten brat jej. Patryk. Patricia i Patryk. Patryka. Myślisz? Okay. Patryk Arquette, dobra. Co możemy zrobić z tym obrazem? Jak możemy uwolnić postać? Spooky Boy ci powie. Spooky! Spooky Johnson! Spooky Johnson pokazuje na drzwi. Chyba gdyby nie on, to byś tylko sprzątał tutaj. Czy ten Luigi się uspokoi, czy całą grę będzie tak, jakby odbiegał ja pierdzielę. Tak. Obciągnę ci za 5 dolców, tak cały czas biega, no. Come on! Ty masz klucza. Nie mam klucza, potrzebuję klucz. Czekaj, że są uniwersalne i musisz kombinację, w sensie odnajdujesz kolejne rzeczy, to są klucze do konkretnych drzwi. Lustro działa w grze. O. What? No to jeszcze aż się prosi, jakiś trik z tym lustrem, ale to nie ta gra. Zostaw te rzeczy, przynajmniej wciągać. Tu jest jakiś trik z lustrem. O! Już wiem, jaki jest trik. Trzeba pieprząć w lustro, żeby się... Nie, trzeba w tą stronę pieprzyć. Laga pyta, gdzie odszukać teczkę profesorka? Jaką teczkę, jakiego profesorka, w jakiej grze? Ja nie wiem, ja w to gram teraz pierwszy raz. Nie doszedłem do teczki profesorka. Klucz. To mnie pyta, czy będzie wspólne oglądanie BlizzConu. Kiedy jest? Ja nie, chyba nie. Tam jest save za tym płaszczem, widziałeś? Tak? No. Boże, Kuber. Grałeś o, listy kiedyś, kończę. Grałeś kiedyś w jakieś gry, Kubar? Jezus, ja bym tego znalazł, tylko nie pośpieszacie mnie, ja nie mogę... O kurde, dwóch. Pośpieszacie się, bo 45 minut, a ty na razie posprzątałeś dużo hotelu. Tak, w lobby odkurzyłeś. Zamknijcie mordy, to jest ważne dla mnie. To jest dla mnie ważne. No i co teraz? Teraz... A, kolejny. Buc jest mój! Czy Spooky Boy może też walczyć?
Tu nie wiem. Tak, ma korbacz dwuręczny. Spooky Johnson, wiesz, nie ma nazwiska Johnson, gdyby nie mógł. Jak mu rozbijesz. Gdzie jest safe? Wow! No, popatrz, popatrz się. Ale to będzie pieniądz. Popatrz się. Albo diamond. Ale jest, co to jest? Zielony to jest co? Szmaragd? Szmaragd, już trzy ominąłeś. To chyba nie tak, to chyba tak nie działa. Nie tak, że znalazłeś jeden. Czy ja muszę moje plakaty... To trzy ominąłeś. Czy ja muszę czyścić hotel z plakatów? Nie musisz. Nie musisz czyścić hotel z plakatów. Absolutnie, nawet możesz dołożyć. Absolutnie, no nie możesz, God, nie musisz. Ale plakaty są... To jest kryptonit, który dobrze pisze. Jest na Twitchu coś w stylu, daj ja ci przejdę czy coś, to my pogramy za ciebie, bo... To jest jadeitowy jadeit, to był ten zielony. Jadeit. Mateori pisze dobrze. Jadeitowy jadeit. Ej, a możesz chyba wciągnąć plandekę, nie? No, tej się nie da, ale widzisz, tamta na samochodzie miała... O! Tam jest skrzynia jakaś. Ej, popatrz, masz rację. O. Mogę ściągać plandeki. O nie, pokazałem ci nowy trik, to będziesz ściągał wszystkie. Ale teraz muszę ściągnąć wszystkie plandeki. Pominąłeś jakiś diament. Kasa. Nie widziałeś diamentów w holu. Kikoshima dobrze mówi, ta gra zajebiście wygląda, bo ma fajny art style. Ej, to już nie mogę z tej plandeki. No nie wszystkie da się w takim razie. A ta? O, to mogę. To mogę. Od razu widać. Lub. Rzeczy! Świnia! Ta gra jest zajebista. Dobrze, że ty się dobrze bawisz. Czy dziś jakieś prawdziwe gry, czy tylko Mario? Ej! Let's do it! What the fuck? Mod? Mogę tęczową... Tęczową latarkę mał. Teraz masz shotgun w końcu. Co mam? Shotgun! Patrz, mogę wyciągać z obrazów teraz. No weź jakąś pannę znajdź na obrazie i ją wyciągnij. I uciekaj stąd. Tu już nic nie ma, tak? Pewnie jest dużo rzeczy, ale muszę pędzić, bo moi koledzy mnie pośpieszają. Wszyscy cię pośpieszają. Czekaj, gdzie był ten... ci, że nie grasz wszyscy dla własnej błagają, przyjemności. Grał, czy nie gram dla własnej przyjemności? Weź wyciągnij samego z siebie z listu gończego. Taki mister. Ja pierdzielę, myślisz, że się da? O, profesora wyciągnij. A nie mogę teraz, no przyszedłem to już. Profesora wyciągnij. No wyciągam profesora, no. Boink. Złoty pająk to hajs. Nie wiem, czy to jest profesor, dobrze, to może być niemowlak. Tak, Pikachu, ja oglądałem dużo streamów, znaczy widziałem stream z tej nowej postaci w Slay the Spire, tej czwartej, wygląda fajnie. Znowu, to jest kącik znowu Slay the Spire. Przywraca mechanikę. No jak ty odkurzasz, to co? Oh my god. Jestem ciekaw, kiedy wejdzie na konsolę. Come on, Luigi. Get me out of here now. Jeszcze i tak muszę pokonać serce. Czerwonym i zielonym. Co mi, Luigi? To Wikon pyta, jaką grę włączysz na ostatnie 70 minut. Nie mam nic. Będę odkurzał, jesteście wszyscy złośliwi, niedobrzy. Jest super gra, można odkurzać wszystkie rzeczy. Nie możesz szybko ściągnąć? Shower with Dead? Albo coś? Co? Shower with Dead? Nie. To byłby faktycznie horror. I co teraz? Ja mam gdzieś... Misja ten? No, będziesz wracał do garażu, to może zabierz te wszystkie diamenty, które pominąłeś. Hagal Outer Worlds skończone. Przeiśnięte. Przeiśnięte, tak. Hej Luigi.
następnych nie potrafi normalnie chodzić, tylko idzie z stickiem. Must resist. Wskazał pisze, że ta gra dla niego kolejny powód, żeby kupić Switcha na święta. A bo poprosić na prezent. To mi czy będzie calakowane? Oj, nie wydaje mi się. Znaczy, jedyny problem to jest ta wysokość, ten poziom trudności supernowa. No. To mnie zniechęca. On bez pozorów wymagałby dużo czasu, bo trzeba by dać dużo wsnika i po prostu wymijać wszystkich, tak żeby nie wchodzić w walkę. To by dużo czasu zajęło. Trochę mnie to zniechęca. To by się może dało jakoś zrobić, ale... Ale permanentna śmierć towarzyszy mnie nie zachęca do tego. Nie, to ja nawet skoro byś grał w permanentnym sniku i wszystko obchodził naokoło, to nawet bez towarzyszy jako samotny wilk, nie? W tym no trybie, tak, tylko że jak bym przychodził drugi raz, to jeszcze bym sobie pograł z robotem. Wszystkie guziki ktoś zajebał, no ja nie mogę, no. Nie mogę, no. Z innym. No tak, ale mówisz, że nie, jak robisz questy w mieście, gdzie się, wiesz, biega od zleceniodawcy do zleceniodawcy, to byś sobie wziął robota i to byś posłuchał, a jak wychodzisz... Mr. Influenza, suppose go ahead and give the B1 button a push. Nie, raczej nie będę robił supernowy, ale chyba jeszcze raz przejdę na wysokim. Coś tak czuję. Polecam. Bo to jest dobra gra. Coś mam tu odkurzyć w tej windzie? Nic. Czysto jest, kurwa, w tej windzie. Pojedź nim. No, Luki, ja też. Holu, na dole po lewej jest diament. Wbrew sobie, Luki, też skończyłem to na wysokim. Było kilka takich momentów, zwłaszcza pod koniec, że klołem. Zaraz ci to napiszę. Wow. To jest łatwe i nie umiesz grać. Tak. Tak. To obrazy wszystkie będą spadać teraz? Nie. Wszystkie. Czy to można ten? Czy to jest coś, co. O, wyciągnij to. Przecież to jest diament w obrazie, musisz go wyciągnąć. No kurde, popatrz się. Takie rzeczy możesz. Quest, co chcesz jeszcze przejść na wysokim poziomie? The Outer World. Tak. Gdzie mieliśmy iść tutaj? To był garaż? Tak. Luki, niby tak, że pieniądze się, na rurach u góry. To się mało walczy, tylko to jest tak, że możesz przegadać te postacie, powiedzmy, tych NPC-ów w miastach, żeby z kimś nie walczyć. Ale jak wyjdziesz za miasto i cię napada stado dzikich wieprzy, to albo psów, albo Bóg wie czego, to nie możesz z nimi pogadać. Czekajcie, bo to jest jakiś mini-boss. Porozmawiajmy. Albo boss nawet. To jest jakiś... Patrz, ma 250 życia. To jest jakiś boy hotelowy. Zamruź go. Dawaj, gnoju. Nie ze mną te numery. Oglebę go, miotaj nim. Tak jest. Miotam nim jak szatan. A, on się zasłonił tym. No, rzuć to. Go wiądra. Rzuć to. A nie ma. Obalenie. Kacz. O nie. To będzie ssane. Będzie ssane. That's what she said. Czemu masz walizkę ze sobą? Nie mogłem właśnie się od niej... No rzuć tym. Dawaj. Chodzie! Ślub! Pierwszy boss. Co to jest? Co to wypadło? Luigi się mocniej niż baby z Rocks. Ej! Ej! It's a friendly... It's a family show. Kikoshima wpłacił dychę i mówi w imieniu maślanej baronowej, ślę wam ten pieniądz na porządne masło. Nie jem masła, ale dziękuję. Jak nie jesz masła? Jak ty żyjesz? Wydam na inne produkty równie kaloryczne. Jesz margarynę? Nie wiem w ogóle. Czym smarujesz? Niczym. Niczym. Ja też smaruję. Nacierasz cebulą? Smarowałem, a potem się skończyło i musiałem iść do sklepu kupić i nie chciało mi się iść kupić.
I tak dwa tygodnie chciało mi się iść kupić i po trzech tygodniach wypadł... stwierdziłem, że skoro mi się nie chciało, to... Guzik do windy z jedynką i z piątką. Karabki smarowane nadzieją. Karabki smarowane nożem, tak? Mhm. Tylko smalec z dzika, o właśnie. Smalec z dzika. Czy to jest pojazd, którym profesor ucieknie? To by miało sens. Zabrać, mógłby być koniec gry. On nie wie, że ten silnik to jest teraz na moich plecach. Holy shit, on ma satelitę w bagażniku. Tak jest bystry, to myślę, że tylko do smażenia. Fakt, ostatnio robiłem ogórkową, to podsmażałem na masełku. Podsmażałeś ogórkową na masełku? Ogórki? Nie, cebulę i ziemniaczki podsmażałem na masełku. A ogórki też. Górki? Robisz ogórki? Ziemniaki w ogórkowej? No trochę ziemniaków, tak. Ale trochę tylko, to nie jest tak, że dużo ich tam jest. Marchewka, seler. Aha, profesor sobie... Profesor swoją bazę kosmiczną zrobił w garażu. Film pisze, widziałem ostatnio przepis na smalec z fasoli, podobno niezły. No nie, ja nie mam nic przeciwko temu, że ktoś sobie robi jakąś pastę z fasoli, natomiast mam, nie podoba mi się, że nazywa to smalcem. Tak, kiełbasa. Tak. Bezmięsna, no to nie jest. Kiełbasa bezmięsna. Leaf smalec. Bezmięsna mięso na turli. Witaj w moim laboratorium. Ogórkowa z ryżem? Kraft, no proszę, czy jak to ogórkowa z ryżem? Z makaronem zaraz powiesz. Nie, trzeba myśleć rzeczy, że to... Aż mnie wzdryga na samą... Co? Ogórkowa z ryżem albo z makaronem, no proszę cię. Z makaronem to jest ten, ale z ryżem jest... Jadłem. Nie, ogórkowa z niczym nie może być. Ogórkowa nie może być ani z makaronem, ani z ryżem. Jadłem z ryżem, jadłem z jajkiem nawet ktoś kiedyś na co? Twardo. Co? Ogórkowa z jajkiem? Ogórkowa z jajkiem na twardo, tak. Ktoś tak kiedyś jadł. Teraz zmyślasz. Nie, ja mówię poważnie. Nie wierzę w to. Jak to mi obraziło, co ty teraz powiedziałeś. Tartak jest triggernięty. Z jajkiem to barszcz to biały. To jest niemożliwe. Nie. Tak. Naprawdę, jadłem... Ktoś kiedyś wkrawał, nie pamiętam już kto, ale ktoś wkrawał u mnie w rodzinie jajko do... Ktoś szalony. Ktoś szalony, wszyscy są szaloni. Jajko do ogórkowej, ja pierdolę. Przez to bym wysyłać tej osobie kartki na śniadanie. To mnie poruszyło, naprawdę. O Boże, Szanie pisze szczawiowa. O, trus lamak mówi, je się jaj z ogórką, mówię. Nie, szczawiowa i jajko jeszcze okej, okay, no rozumiem. No jaka jest szczawiowa ogórkowa, co? Jedno zielone, zmielone, drugie... Zasadnicza różnica. Ale ja nie mieliłem. Ja tarłem tylko ogórki. Jajka w ogórkowej jest tylko jakiś depozyt mu zrobiłem z odkurzaczy. To jak ty, jak w Ghostbusters jest. Zbierasz i potem oddajesz duchy. Aha, bo to jest taki Pokédex mój, tak? Mogę teraz ich kolekcjonować. Szczepowa plus jajeczko, super. No tego rozumiem. Szczawiową jeszcze rozumiem. Tylko szczaw jest niedobry. Fir pisze, że podobno jajko wbite do rosołu jest okej, okay, tylko trzeba dodać sosu sojowego, ale takie jajko rozmemłane, tak? Że się takie smugi robią. Jajeczne. No. Co to jest? Wirtualny Bu. VB, for short. Czy to jest Virtual Boy? Virtual Boy. A to jest Virtual Bu. Kurwa, ludzie, co wy jecie? Dajcie ludziom jeść to, co chcą. Jajko tak. Często do zup się daje, przecież True pisze. No, pod warunkiem, że często jesz na przykład... Często, że nie jest ogórkową. Nie, tak? Żurek na przykład. Nie jak bądź... często jest żurek, to często dajesz jajko. Nie bądź obrażony, że ktoś je coś innego niż... Ja jestem obrażony, nie. Są rzeczy, nie ja mogę... Obrażony. Nie, jest, mogę być pełni... No nie, to jest tak. Jak masz w pewnym kręgu kulturowym konkretne dania, i masz dania z innego kręgu kulturowego. Jak mi powiesz, że na drugim końcu ziemi jedzą mrówki,
Ja nie jestem przeciwko temu. Oni są inni ludzie z innego kręgu kulturowego, może tam są tylko mrówki, ale ja jak ci powiem, że w innym województwie jedzą tak. Ale jak ktoś mi powie, że ogórkową, która jest z mojego kręgu kulturowego, ktoś się z jajkiem, to mam prawo być oburzonym. Bo moja babcia mnie wychowała inaczej, moi rodzice mnie wychowali inaczej, nie je się ogórkowej z jajkiem. Ale powiedział ci tak ktoś tak kiedyś, czy po prostu nikt nigdy ci nie dał ogórkowej z jajkiem i przyjąłeś to jako zasadę? Tak. Nigdy nikt nie przyjdzie do ciebie i nie powiedział, że Marcinie, zapamiętaj. Jest jeden warunek. Nie, nasza rodzina... Nie gwałć, nie zabijaj. Tak, nie jedz ogórkowej z jajkiem. Nie wiem, Kuba, a to ta osoba od ciebie z rodziny, która serwowała z jajkiem ogórkową, to ze Śląska była? Nie wiem, może nie, na nikt ode mnie nie jest ze Śląska, nie mam no. Nikt. Moja rodzina jest krakowsko-gdańska, więc... No. Krakowsko-gdańska, czyli jednak gdzieś twoje kręgi kulturowe, tak? Kraft tak w życiu nie jadą ogórkowej z ryżem i nie zamierzał. No, dla mnie też ogórkowa to jest ta zupa, w której nie ma ani ryżu, ani... Jak można? Ani makaronu. A musi zejść niżej? Nie! Okej. Nie jadę ogórkowej, ale to ma sens. Spróbujcie, każdy ma na zadanie zjeść ogórkową z jajkiem. Szanowni, mnie w nienawiści do jajka w ogórkowym. Ogórkowa dla ogórku. Haga pisze, że na Podlasiu się podaje z ogórkiem. No to jest dziki. Ogórkową z ogórkiem się podaje na Podlasiu? Ja muszę iść do windy. Szczepan nie jest pisze, droga do windy. Mieliśmy zupę zagraj. Co to jest zupa zagraj? To pewnie jest jakiś głupi tatusiowy żart, ale no, wejdę w to. Co to jest zupa zagraj? Jak dostać się do tych sztabek, które są na róży? Pewnie coś ty zagraj w lepszą grę, albo coś. Rosół z ziemi z ziemniakami? Nie. Ziemniaki też do rosołu nie pasują. O, można. Okej. Jest winda. A tu jest obrazek chyba, który można... Nie można go. To był szczurek za to. Tu nie można. Dobra, idę do windy. Pikacz pisze, że w PRL-u było jajko po japońsku. Jaki skąd? Szukałem, jadłem, ale ni huhu, to nie jest po japońsku. Ja wiem, że są te chińskie tysiącletnie jajka. Łe. Takie, co się chyba marynuje bardzo długo. Rosół tylko z makaronem super tanim. Ej, ale rosół z lanym ciastem też jest niezły. Z czym? Z lanym ciastem. Tak, to jest dobre. Ogólnie lane kluski do zupy, to jest bardzo kluski, dobre. Kluski, no takie lane kluski, ciasto. Tak, no ale nie lane ciasto. No, no to jest mąka z jajkiem, no. Lane kluchy, no to tak. Czyli jajko. Czyli jajko, wow! Nie, to jest co innego. Nie mówimy o półproduktach. Tak, z lanym ciastem czekoladowym, tak. Cookie dough. Bryzgane kluchy. To brzmi jak nazwa, która może funkcjonować w jakimś rejonie tego kraju. To jest... Ja uwielbiam rosół z fasolą i jaś. Z fasolą jaś lubię czerwony barszcz. No nie mogę, no. Tak będzie innym człowiekiem. No nie mogę, no. Nie mogę. No jak to można? Ej, barszcz z fasolą to jest coś. To jest normalne. Fasola w barszczu. Nie, w barszczu mogą być ewentualnie te uszka, pierożki. I jajko. Ale kto ci tak powiedział? Jajko może być. Jajko w barszczu może być. No, ja pamiętam, jak ty mówiłeś, że ty nawet zup nie lubisz ogólnie. A bo ja ogólnie nie lubię zup. Ja nie lubię. Ja jem tylko barszcz, rosół i żurek. Gdzieś mówiłeś, że nie lubisz zup. Ale no, nie lubię pomidorową, zup. No ale oprócz pomidorowej, no dobra, no barsz zjem, no dobra, rosół zjem, dobra, żurek zjem. Wymieniłeś wszystkie zupy w sumie. Nie rozumiem, jak można nie lubić zupy. Ja lubię zupy. To też nie zależy, jaka zupa. Zależy, czy zupa, czy zupa krem, to też jest co innego. Kalafiorową?
Klafiorowe. O, jest walizka profesora. Klafiorowa śmierdzi mokrym psem. O Boże. No nie wiesz. Gotowany kalafior śmierdzi. Czy ty w ogóle lubisz jedzenie? Ktoś ci krzywdę kalafiorem zrobił, czy co? Nie, ja lubię na przykład, nie wiem, sałatkę na zimno z kalafiora, lubię kalafior w mieszankach warzywnych. Jak nie lubisz gotowanego, tak? Podsmażany z mięskiem na przykład, ale jak się go długo obgotowuje w wodzie na wywar, w rosole, to śmierdzi strasznie. Kurde, gotowany kalafior to jest pyszna rzecz, że ty garnków nie myjesz. Ja nie mam garnków, o co ci chodzi? Tartak, pokaż na kalafiorze, gdzie tak, się dotknął. W czelniku. Z bułką tartą na maśle. Kalafiorek. Kilku się napisał, że zaraz się z baronową pokłóci o zupy. Ale o co? O którą konkretnie? Czy baronowa jest team tartak, czy team wszyscy inni? Czy team normalni ludzie, którzy jedzą zupy? Nie. Normalność jest po tej stronie. No chyba nie właśnie. Jak się okazało, chyba nie. Kurwa, klasyczna mowa nienawiści. Czyli ty decydujesz normalność po tej stronie. Normalność stała tu, gdzie my stoimy teraz. Cebulowa zupa bardzo dobra. Spontan. Bardzo dobra. Cebulowa. Sernik z rozynkami? Tak, z rozynkami. Nabrałem ochoty na dobrą zupę. Z jajkiem. Na barszcz. Nie widzę nic złego w fasoli w barszczu. No. No cóż, jeszcze widzę się. Moralność nie rozwinęła. Jak ja miałem strzelać tym? Mówił Y, ale... A, okej, okay, Y jest przecież tutaj na tym padzie. A i B na jednocześnie. Co to za ręka w tam wisi z tej... Nie z ręka, tylko to jest ten suction... Suction, tak? Sanie na sznurku. Sanie na sznurku. Popatrz się. To co pis. Baronowa mówi, że ogórkowa z ziemniaczkami skrojonymi w kostkę. No to tak, ja tak robię. Ja też tak robię. Rosół z podważanką z kaszy mannej. To już śmierdzi tym białym barszczem. Śmierdzi buntem. Śmierdzi buntem. Śmierdzi buntem. Śmierdzi drugą stroną barykady u tartaka najwyraźniej. Nie, czekajcie, barykady. Bo ja tu muszę też zatrzymać. Rosół z podważanką z kaszy mannej. Czemu? To śmierdzi, to już są wywrotowe teksty. To wywrotowe treści. To są... Za takie rzeczy to śmierdzi, łapią na ulicy, trzeba uważać. To już śmierdzi. Śmierdzi krupnikiem. Ale kończąc, barszcz z uszkami, pasztecikami i żurek z jajkami. Tak. Tak, to jest. Tak, no to, ale to są takie, to jest klasyka, ale no. Barszcze są różne podejścia, no. Jest barszcz, w którym jest... Nie, chowa, jest barszcz smaczny, jest barszcz... albo niesmaczny. Aha, no tak, no to weź zamknij ty już. No. Widzę, że się nie znasz na barszczach. Nie znam się na barszczach. Jak jest zrobiony barszczyk czerwony i na przykład jest zrobiony na wędzące, to z fasolką wchodzi jak... Niech będzie na wędzące, ale bez fasolki. Proszę cię. Fasola, ale barszczyk z makaronem też może być. Barszczyk z makaronem to jest herezja. W życiu nie może być z makaronem. Powinno być jakieś 5 lat więzienia. No. Oj proszę, i Kuber się okazał tak tym samym ignorantem. No nie, no gdzie makaron do barszczu? Pozwólcie jeść. Roboty. Ale ja też mam swój limit i to jest barszcz z makaronem. Roboty za makaron. Barszcz. Masz, o, znalazłeś sekret. Tylko tapetę zerwałeś. Tylko zerwałem tapetę. Czy to są te czarne czarne wdowy, no. Nie są byle jakie. Nie są byle jakie czarne wdowy. Nie są pająki z pierwszej łapanki. Nie. Ta sama w barczu, halo policja, proszę przyjechać na Twitch. Au! Pająki robią minus 5. I tak był wkurzony, że daleko do weekendu. Nie, tu trzeba by jakiś... Może jakiś ten... pol, jak po polsku mówisz?
Ankietę trzeba zrobić. Barsz z kaszą gryczaną i ogórkiem mączkowym. Quest. Czy mógłbyś zrobić nie. jakąś dobrą ankietę? Barsz z kaszą gryczaną. Głaska moją granicę, ale nadal jest... Nie. Trzymaj się mocno, Quest! Nie daj się... Najbardziej mnie denerwuje, jak jestem u kogoś w gościach i coś, Marcin, chciałbyś coś czego, coś ci zrobić? Ja wtedy mówię, zawsze mówię barszcz. Nigdy nie ma barszczu. I to po co mnie ktoś pyta? No. Ej, teraz się ma zawsze kartonik barszczu, chodź. Ja teraz nie mam. Ale kartonik barszczu. Kto ci zrobi normalny barszcz? No to proszę się mnie nie pytać o takie rzeczy, no. Ty jesteś z tych, tak? Zrobić ci coś, ty mówisz. Jak ktoś mnie pyta, Marcin, chcesz, jesteś głodny, zrobić ci coś? Ja mówię barszcz. No nie no, barszcz musisz nie być. Ma. To na imprezach to musisz być naprawdę. No, bez kwiatów. Barszcz Janka. Zrobić coś barszcz Janka. Ale co to w ogóle znaczy barszcz? Ukraiński czy jaki? No właśnie, powiedzcie to. Nagnata. Ukraiński jest zabielany i bardzo często ma botwinkę. Nie. Bez botwinki, nie zabielany, bez żadnej śmietany. Właśnie, nie lubię śmietan w zupie. W ogóle. No i dlatego, mówię ukraiński, nawet, nie? Dlatego twoje zdanie jest nic nie warte dla mnie. Twoje zdanie jest nic nie warte. Odkąd powiedziałeś, że śmietanki w zupie nie lubisz? Nie lubię, serio, żadnej. Jak mam na przykład mam pomidorową albo ogórkową, to stop fooling, go to my room. Okej, nawet profesor mnie popędza już w tej grze, kurwa, nic nie można już zrobić. Moja mama mi zabielała wodę i był obiad, co? Potrzebujesz, Kubolski, potrzebujesz pomocy jakiejś? Czy 505 to jest pokój profesora? On mówił, ale nie pamiętam. Tu się, ale na tym streamie, kurwa, się zrobią obozy. Jakie obozy? Ludzi, którzy lubią zupy versus Tarta, który nie wie, o czym mówi. Bardzo lubię zupy. Tarta, który i stresz. Ale mam jasne instrukcje. Jasne instrukcje. Mam wymogi, mam pewien standard. Kwaśnica z miodem. Holy shit. Marujecie chleb z Nutellą i masłem, czy macie rozum i godność człowieka? Ja rzadko jem Nutellę, ale... No ja też rzadko jem. Au! Prawdę powiedziawszy, nie jem Nutelli od kiedy 10 lat skończyłem. Tego się nie da jeść, to jest za słodkie. To jest pierwsza oznaka, że jesteś stary, jak Nutella jest dla ciebie za słodka. Dorosły, nie stary. Najpierw przestałeś jeść Nutella, a następnie krzyczałeś na chmury i kolory. To jest pewnie w tej kolejności. Te wydarzenia dzieliłem. Tak. 48. Kushima smaruje masłem, inaczej jest za suche. Ham. No to już jest overkill. Tłuszcz na tłuszcz. Pikacz pisze na jajecznica z cynamonem, jak nie chce mi się robić naleśników. Co? Nie, to już jest myślone. To jest tylko, żeby nas denerwować. Nie dajcie się prowokować. To jest prowokacja. No. Nie, Boże. Na przykład nie wiem, niektórzy jedzą jajecznicę z ketchupem. Ja też nigdy nie jadłem, nie dam rady. Jajecznica z ketchupem? No. Nie ma lepszych sosów pomidorowych, jak już ktoś chce bardzo... No, w domu nie wiem. Nie wiem, ty masz sosów pomidorowych w domu. Ja mam dużo. Nazywa się ketchup. A na przykład biały twaróg z dżemem. Mój ojciec jadł kanapkę. Kroił sobie ten cienko twaróg na kanapkę i łyżkę dżemu na to. Twaróg ja lubię biały ser na słodko. Tak zwaną bryndza, to był biały ser, właśnie była mięta wkrojona. O, już jest kolejny ten jajecznica z ketchupem jest super. Jajecznica z bobem polecam. Jajecznica z bobem? Jajecznica z makrelą. Wait! Co? Chcę o jajecznicy z bobem. Wait! Jajecznica z bobem, gdzie to jest? Z potlesku. Jak? W sensie bób zmielony na pastę, czy...
Nie, to trzeba by ugotować wcześniej bób, obrać z tych łupin i wtedy wrzucić na ostatnim etapie. No dlatego mówię, czy pasta, czyli właśnie już zrobiony. Jajecznicy. Ej, ja mogę nawet materacy tutaj. Ja pierdziel, ta gra jest. A, ty jeszcze w to grasz. Aha. Wow. Shindo jest ogólnie o krok z zawału przez cały stream, bo ty nie zbierasz tych diamentów. Ja wiem, ale ja bym w każdym pokoju robił wszystko, ale oni mnie popędzają i ja cierpię grając w to, tak? Ale robię co mogę. Shindo prowokuje, to jest policzek. To jest strzał w policzek całej ekipy, bo on je ryszy z musztardą. To jest niemożliwe. Ja już czuję, że to już trochę dużo prowokacji wchodzi. Argumenty się kończą, to już nie ma. My się przed wami otworzyliśmy, jemy nasze zupy, a my tu takie bzdury, no. Okazało się, że Tartak jest zupowym rasistą i purystą. Rodzice go wychowali. No. Kodralik pyta, czy umieracie jajka, czy lubicie chrupy. Co? Wallhammer pisze, że je musztardę z keczupem, ale to musztardę z keczupem... Ale nie, musztardę z keczupem się je często jak hot doga jesz. Jak jem parówki, to mam obok, a nakładam jedno i drugie. Nie mieszam nigdy tak, ale nakładam jedno i drugie. A ja widziałem, że Heinz chyba ma w ogóle osobny, ma po prostu sos, to jest musztardę z keczupem. No. Do kupienia. I'm sorry, French. Ja sprawdziłbym to, ale muszę iść. Gestapo mam na streamie. Podbijam polski pomidory z keczupem. Micha przyjmuje jajka per rectum. Co? Co? Oszukuje cholesterol w ten sposób. Myślę, że to tak nie działa, ale gratuluję tego rectum. Kraft je parówki z keczupem na folię z musztardą. Nienawidzę was wszystkich. Jakie mam się... Jak to było? Bogu świeczkę i diabłowi ogarek? Czy jak to było? Rówkę z keczupem, folię z musztardą. Jak ja mogę się tam dostać? A maślana baronowa je hawajską z sosem tatarskim. W hawajską pizzę z sosem tatarskim? Nie, to jest trochę też już... Powiem tak, w ogóle hawajska pizza to jest błąd. Czy baronowa nie jest w ciąży przypadkiem? To jest rysa na kartach historii. A jeszcze to czosnkowym, to nie wiem. To chyba tylko po to, żeby zabić ten smak ananasa. Majonez z musztardą z rodzynkami, nie. Rozmawialiśmy wczoraj o rodzynkach. Nie wiem, dlaczego ludzie... Rodzynki to jest synonim czegoś obrzydliwego. Nie, bo rozmawialiśmy, że... chyba brokuły są taką rzeczą. Nie, ja brokuły lubię. Y, ten przykład. Fotel, no widzisz, no... za późno już. Rozmawialiśmy wczoraj, bo ja nie rozumiem tego, że na przykład ile razy widzę jakieś amerykańskie memy, że ktoś bierze ciastko do ręki i myśli, ciastko z tym, z czego ten... no, jak się nazywają. Czy chocolate chips, nie? Że będzie ciastko z czekoladą, gryzie, rodzynki. Tak jakby to wielka uraza. Aha, była. To jest brawo. Nie rozumiem tego. Ciastka z rodzynkami są dobre. To chyba nie działają duchy. Wiesz, można nie lubić rodzynek, nie? Tylko ja się zastanawiam, skąd jest taki... Nie, bo wiesz, bo to... Na taką skalę ludzie nie lubią rodzynek, jakby to... Zawsze te memy są tak, żeby wiesz, jakby ktoś przegrał życie, tak jakby były rodzynki, a potem długo... ten, czekolada, a tak, potem długo... długo nic. Co to jest? Co to robi? Jest trup pod tym materacem, zobacz. A, to były tylko monetki w szklanym tym, obviously. Co, tego trupa pod a już tu ssałem ten materac. Tam jest ciało. Tu już były pieniążki tylko. I to jest taka Money gra, Rain. Będziesz w nią grał. Co? To jest taka gra, będziesz w nią grał. Będę w nią grał. Wyjdź na balkon, tam jest, zobacz, jest zarys pomieszczenia, można wyjść na balkon. Ja się spieszę, wiesz, bo... Mówię, ty mi każecie tutaj grać, nie mogę nic. No nie, tak ma się skończyć, masz ile jeszcze? 40 minut.
Dawaj, daj. Chodzie. Miotaj nim. Miotam nim jak szatan. Tak, Luki by takie rysy, o której Sonika włączysz. Już był Sonic. I Goshima, idę sobie rapa z kurczakiem zrobić i warzywami, bo zgłodniałem od słuchania was. Potrzebuję więcej informacji, Goshima, na ten temat. No co, kupujesz rap, tortillę, robisz kurczaczkę. Co znaczy robisz kurczaczkę? Jest milion sposobów na robisz kurczaczkę. No albo smażysz na patelni, albo robisz na, albo masz frytkownicę i robisz na tłuszczu głębokim. No co? No, panie reczce. Dalej. Masz moją uwagę. No i jak zrobisz w panie reczce i potem masz już gotowego kurczaczka, to jakieś suróweczki, warzywka kroisz i sos wedle albo uznania, na surowo, tak mówi Kraft. Zwijasz. A potem budzisz się w szpitalu z salmonellozą. A jak byliśmy u ciebie, to podałeś... Albo się nie budzisz. Gdzie były rapy z kurczakiem? Rapy z orzeszkami były. Ja nie mam takich pieniędzy, żeby takie rzeczy robić. Ja tylko strzelam, że Kikoshima tak właśnie to zrobi. To nie znaczy, że mnie stać na to. Ja stałem kiedyś obok kogoś, kto tak, kto miał takie. Polhammer pyta, jakie jest najczęściej zrobione danie. To jest najpierw chyba. Schabowy. Było. Schabowy. Drugie pewno bar z ryżem. Pierogi. Makaronem. To już wszystko tutaj? Ta skrzynka jest nieotwieralna, strzelam. Schabowy z rodzynkami. Schabowy z rodzynkami. Ćwierć funciak z tak. Z kabołem. Z serem. Ćwierć funciak z serem. Royal with cheese. Czekaj, ta poszła. Co? Z kaboły. Z kaboły. Tak, tak pewnie czytali to. Ale teraz dopiero zaczaiłem. One z kaboły, please. One z kaboły, please. Tak, jeżeli knajpa Kubara jest w Birmingham, tak, to właśnie tak. Oj! Oj, mate. Z rodzynkami. Schabowy z ananasem jest OP. Widziałem. Ej, uciekła mi znowu. Nie wiem. Ludzie potrafili ananasa położyć na to i jeszcze plasterek sera na to. Tak, to często to widzę w knajpach. Jezus, ten dzwoni co... Tego. Co minutę, kurwa, czy już znalazłem jego walizkę? Kto dzwoni? No, profesor. On dzwoni na Virtual Boya. No wiem. Powiedz mu, że na Virtual Boya, jak się długo patrzy, to głowa boli i wymiotów można dostać. Co, jego... O, Kikoshima ci napisał przepis na jego wrapy z kurczakiem, także... Nie jest moment. Możesz jutro iść do sklepu, kupić sobie składniki, płytę grzewczą, bo nie masz. Patelnie. I takie opieka. I co zrobić? Kuchnie. Kuchnia po składniki. Kuchnia pełna niespodzianek. Do opiekacza trzeba włożyć. Nie masz. Usmażony na patelni. Nie opiekacz masz. Taki George Foreman grill, tak? Taki z góry, z dołu. A jakie są inne? Są takie opiekacze do grzanek, jak ja mam na przykład. A jaki ty masz? No taki, że tak dwie kwadratowe grzanki podwójne na robi. To się sandwicher nazywa, tak? No tak. Pamiętam, że dziewczyny z Manymany miały ten... Pytały ludzi, jak oni to nazywają, ten... Czy to jest toster, czy to jest sandwicher, czy to jest opiekacz? Nie, toster to jest inny. Toster to jest taki, że napionowo wyskakują, nie? To jest toster. Jak ja mogę teraz tego pana tu rozbić? Pewnie taki później. Jak Kigoshima pisze, to jest, podejrzewam, taki ten właśnie grill Foremana. Jezus, w Polsce też się mówi grill Foremana? Wszyscy znają nie, Foremana? Nie. W Polsce to nie jest grill Foremana, ale to tak, ale to o to chodzi. Do tego jest potrzebna piekacz do tortilli, do grzanek, jest opiekacz do grzanek. No, w Polsce to jest opiekacz po prostu.
Ja już nawet nie wiem. Uuu, ona robi minus 20. Minus 20 czego? Obrażeń. Minus 20. Tak, Misza, Forman Green. Pieniędzy. I ją zapędzi. Eksponowany, spłacił dychę. Parcie na podtarcie. Oj, to było coś sprzed, tygodniem. Co? Parcie na podtarcie to był żart sprzed tygodni. Ktoś pytał, jak walizkę profesora odzyskać. Ding Donga? Profesora Ding Donga. Masz ją. Jeszcze trójeczkę, proszę. Jeszcze trójkę zrobił Luigi i... Ja na to mówiłem, tak, opiekacz do tostów. A to... Czy to jest tak, że to jest Metroidvania, będziesz wracał potem, czy dostajesz klucz na nowe piętro i potem to piętro, następne piętro, następne... Tak mi się wydaje, nowe... tak mi się wydaje, aczkolwiek pewnie jest tutaj masa tych ukrytych diamentów, kryształów, żeby się wracać i je... No właśnie. Ale nie mówię, może ta latarka dostaje potem jakieś nowe żarówki... O, shit. I się otwiera jakieś inne przejścia. Złoty szczur! Złoty jebaniec! Chodź tu! Ło, się z niego wysypało! Gactwo! Gactwo! Kuchwy! Dwa choleksy, a wy co macie? Pomarańcze, kurwa. Pomarańcze, kurwa. $220, co 220 dolarów? George Foreman Grillin, bro, 6-in-1 Electronic Underground. No. Panini Press. Tylko uważaj. Panini Press, to jest następny właśnie. No tak, tylko uważaj, jak ten z grillem Foremana, jak lubisz na śniadanie jeść rano bekon, to w łóżku nie podłączaj go. No tak, bo musimy wszyscy się uczyć na błędach Michaela Scotta. No jak to co? Ej, nie śmiej się, on umierający. Podchodzi się do mnie, jak miał nogę obniętą w tego babu rapa. Winda, winda. Gdzie tu była winda? Eksponowany pyta, czy ten zielony Mario, to go brać, czy nie brać? Brać. Bo co? A mówisz tak, bo? Bo jest dobre. Jest dobra rzecz. To, to menu czerwone jest fatalne. No jak Virtual Boy. No. Czemu Maciu gra w Cywilizację szóstą? Nie wiem. Który mamy rok? Odpaliłem radyjko. To było wszystko. Wow! Wow. Wow, 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 wow. Pisarz pyta, czy krepsy francuskie robiłeś kiedyś. Czy robiłem krepsy francuskie? Nie, robiłem krepsy. Wszystkie krepsy to są francuskie krepsy? Tak, oficjalnie tak. No to robiłem w takim razie. I jak było? Spoko. Całkiem spoko było. Całkiem spoko było przy krepsach. Trudne. Krepsy i blacy, tak. Francuskie krepsy to jest jakaś filia, tak? Krepsów, tak. Za tą maszyną jest właśnie przejścia, coś jest... Bo... Czekaj, jakbym przykleił tutaj... Stań z boku i ją pociągnij, tak żeby ją przesunąć, jakbyś ją chciał wciągać. Jakbym chciał ją wciągać. No nie, to jest za ciężkie. No. Widzisz, czy tutaj się może coś... O, tu jest jeszcze coś. Wow, pralnia tam jest. Jak tam można wejść? Tam jest jakaś kratka z tamtej strony. No więc właśnie, na lewo. Mórz penis do tej... Mórz penis. Proszę was. Krepsy z ziemniakami, nie. Krepsy z ryżem i makaronem. I krupkami. I sosy mieszane. Tu jest zabarykadowane coś, ale to jest jakieś ewidentnie przejście bokiem. Mórz penis. Brzestań! Nie mogę, to jest najlepszy pomysł. Z jajkiem, tak? Pani z jajkiem. Jesteście... Która jest? Jeszcze 28 minut. Deski pociągnij, nie wiem co to znaczy, ale Misza to planuje.
Pewnie też coś z penisem związane. Nie da się desek pociągnąć. Duży czarny pies proponuje ciągnięcie desek. Chyba, że da się tagi pociągnąć. Da się. Kikoshima, w ogóle jak jesteśmy przy jedzeniu, to soplica cyrnowo-pigwowa z Mountain Dew wchodzi jak złoto. Nie, piłem miesiąc temu, 3 tygodnie temu cyrnowo-pigwową i jest niedobra, za bardzo pigwę czuć. Cytrynowa bardzo dobra. Wiesz, to trzeba lubić, ja to pigwówka ale, też ludzie uwielbiają, niektórzy ale, nie. Ale pigwówka nie, nie bardzo. Ja też nie za bardzo za pigwówkę. Cytrynowo-chujowa. Au. Trochę tak właśnie. Ej, orzechówka nie jest niedobra, tylko orzechówka to jest takie, że to wypijesz jeden kieliszek i już możesz dosyć, bo to jest jakbyś likieru się tam. Chrzanowa jest gorsza. Chrzanowa cię kładzie od razu na... Czekaj, zaprzestań mówienia, bo ja chcę usłyszeć tego. Co? Chrzanowa, co? No chrzanowa. Jak jest, można z wszystkiego zrobić wódkę, nie? To jest chrzanowa. Wiesz, że z wszystkiego można zrobić wódkę, tak? Nie, no ja wiem, z nogi od krzesła można zrobić, no, no. Ale to tego się nie da pić, no. Chrzanowa wódka jest taka, że cię kładzie momentalnie. Nie bierze jeńców. Ale to jest, dlatego, że jesteś najebany, czy umierasz, tak? Bo jest niedobry? Nie, jesteś najebany, a potem cię wszystko boli. Od chrzanu? Dziwne to jest. Pająk, chodź tu. Tartak to wziął jako wyzwanie, no teraz musi spróbować. Challenge accepted. Z chrzanem, no. Kubar ci wyślę. Wyślę ci. Za ten, to za... Przez cło na pewno. Za kuboty. To jest coś do kupienia, Kub, u ciebie, czy to jest... Nie, to trzeba robić, niestety. To trzeba robić. Nie, całe szczęście to robię, trzeba robić. Robi Discovery? Robi o Polacy. No tak, Polacy. To jedyne, co było w lodówce, tak? To... się próbuję dostać... Nie wiem, czy potrzebnie, ale próbuję się dostać do tej... Polacy pewnie wymyślili też keczupówkę. Keczupówka! Okej, okay, here we go! Żarty raz... Let's go! Chlebówka. Okay, raz, tak. Teraz do wszystkiego ówka dodajemy. Let's go! Margarynówka. Tak jest, margaryn. Stary suchy chlebówka. Chujówka, tak, cebulówka, ogórkówka. No. Folika. Krepówka. Krepówka. Już chyba pisze, że maślanówka. No tak. Marwę ślówkę to tak. Chomiczówka? No nic, nie udało się wejść niestety do... Obwiniam was za to. No oczywiście, Szania, akurat groszkówka jest spoko. To zawsze musi być ta jedna osoba. Tak. Ej. Zalekłat alkohol z keczupu jest bardzo dobry. Smarowanie gałek oczy chrzanem jest całkiem przyjemne. I pomaga na to i na tak. Jasne. Sprawdzone info. I co, czyli uciekasz z tego piętra pokonanym, bo nie się... Tak, trochę jestem pokonany, ale to winię was za to. Nie gałę, tylko gałek ocznych. Nie, ja pierdziu. Gandziówka to ta. Gandziówka. Waporówka na przykład. Nie na czatu, że głupoty piszą. Pisze. No tak. Głupoty piszecie? Aż 10 osób uciekło z tego, ze streamu. Ile się człowiek dowiedział? Słyszeliście ploty, że te Mass Effecty mają być. Dobra, idę do base. Co mają być? Zremasterowane Mass Effect. No to nie jest potwierdzone, aczkolwiek to jest... Dlatego mówię ploty. Ale w jakim zakresie? Czy to ma być remaster taki, że tekstury wyższe, czy na przykład jedynkę zrobią ze strzelaniem, sterowaniem z dwójki? No to w takim zakresie, w jakim jej uzna, że najlepiej będzie zarobić pieniążki. Czyli najtaniej i najdłużej sprzedaż. Podejrzewam, że w ten sposób.
Dostaną ryje z Andromedy, tak. Wszystkie części na silniku Andromedy. Wszystkie części z mechanikami z Andromedy. Z jednej strony bym chciał, ale z drugiej jest tyle innych gier do ogrania. Zresztą tak jak rozmawialiśmy, tydzień temu jeszcze nie, bo tydzień, dwa nie było w co grać, a teraz ja mam nagle cztery gry, w które muszę zagrać, nie? No. To jest akurat prawda. Ej, monetki, co jest z wami? Jeszcze nagle z tej strony party wyszło. A nie możesz podskoczyć i ssać? Nie ma... Nie mogę podskoczyć. Na tym się zatrzymajmy. Ale możesz ssać, tak? Obviously. Co mi dasz? Co było w tej walizce, doktorze? Jego ciuchy na przebranie. Bielizna. Trzeci dzień jest sukces. Miał rapy z kurczakiem. I rapy z kurczakiem. W jednej siatce trzyma. To dwie tobie. Rapy z kurczakiem i bieliznę. To wygląda jak ogórkowa. Z ryżem, makaronem, z jajkiem. Sama, czysta. Esencja z ogórka. Luigi, to jest ta mechanika, co nawet ja ją pamiętam. Jaka, co? Co mówisz? Będziesz się zmieniał w gluta, nie, że będziesz robił swojego klona? Czy jak klona. To... Klona z glutów, Guigi się nazywa. Klona z glutów, tak. Gluigi. Gluigi, dokładnie tak. Gluigi. To jest soplica ogórkowa. A po co się robi tego klona? On się może chyba przeciskać w różne ten miejsca, w które... A, to może wrócisz do tego piętra, gdzie podniosłeś klęskę, bo nie tego do tego pokoju nie być może. Bo nie włożyłeś penis w dziurę tam też. Nie wkładam benis w nic. Wóż jestem benis. Za stary, by benis wkładać w cokolwiek. To smutne jest, ale okej. Okay. Czemu jesteś w klatce? Bo to jest test. To jest jedyny sposób, jak profesor może mnie nauczyć tej techniki. Uwięzić cię w klatce. Oj, wciskanie gałek. Na... Podoba mi się, jak on ten, opuszcza go dusza. To nie jest glut, to jest jego dusza. Guigi to jest wiesz, glut. Ale on jest nieprzytomny, jak Guigi z niego wychodzi, mimo tego, że to wyszło z plecaka, nie z niego. Bo to są... Dariobi! Są gluty. Luigi najebany. Pressing once, Guigi is activating the switch between him and... Remember that. Aha, czyli mogę się dalej zmieniać. Wtedy Guigi jest nieprzytomny, okej. Okay. No. Tak, Luigi, tak, Luke, jestem prawie pewny, że Obsidian zrobi... Guigi nie jest wodoodporny. No. I będzie to o wiele większa gra niż... Tak, jeszcze raz tak, powiedz, nie słuchałem tak, cię, bo Guigi się rozpuścił i musiałem opłakiwać. Ale on nie mówił do ciebie. Luki pyta, czy myślimy, że Obsidian zrobi kontynuację Outer Worlds. I powiedziałem, że jak najbardziej. A, jest strasznie pozytywny bas. Wszyscy chwalą, to jest dobry PR. Nowe, dobre IP. Teraz Microsoft będzie mógł zrobić tylko u siebie. No ale chwila, moment. Jak ja mogę to, jak on jest, jak ten przycisk jest w wodzie też? Czy Guigi może też odkurzać? Czy Guigi może wodę odkurzać? Outer Worlds jest zajebiste. Zajebiste. Fessi wodę, no właśnie. No profesor ci nie powiedział? Nie, profesor się zrobił. No nie, zaciąłeś się w grze od Nintendo. A, bo ja mogę tym. Musisz wesprzeć koło. Tada! We did it. I jak ty to zrobiłeś? Ssałem koło. No dobra, ale jak na chwilę, jak na chwilę przyjąłeś Luigi'ego bez niszczenia Guigi'ego? Bo mogę się między nimi przełączać. A to jest tak, że Guigi będzie wykonywał tą czynność, którą mu kazałeś robić? Będzie tak robił, ssał bez końca. Wiem, że masz kilka pomysłów, ale... Była pułapka! Była pułapka!
stał bez końca. Jezus Maria. Ej, ty zagrałeś w grę o ssaniu. Ty zagrałeś w grę o ssaniu, też nie brzmi najlepiej. Sobie czapkę, a potem grał o ssaniu. Ssanie bez końca ma pewne atuty. Głównie ssanie. Głównie ssanie i głównie... Na drugim miejscu bez końca. Na drugim miejscu. A potem długo, długo nic. You can check out Scream Park if you're feeling a little bit lonely, want to have some fun. Up to 8 people. Myślałem, że już twoja żona ogląda w ramach akcji cyk. Im więcej urządzeń, tym lepiej dla nas. Że co? Coś się stało? Bo Misza chce zachęcić żonę do oglądania, skoro jest mowa o ssaniu. Myślałem, że to już się dawno tak, dzieje, wygadało że się, też czy... ogląda. Misza, zapisujemy cię na listę. Cześć, jako listę. Nie jesteśmy źli, jesteśmy po prostu rozczarowani. Rozczarowanych, tak. Gdzie mam teraz iść? Nie wiem, nawet... Explore the hotel nie shops. Wiem, gdzie są? Gdzie są hotel shops? Czy ktoś wie, gdzie są... Ja wiem. Sklepy? Na dole. Na dupa. Jaki tam był sklep? Na niższych piętrach. No niby tak, ale... Ja nie mam dostępu chyba na... parter pierwszy. Klik. Fir tak, każdy kto posiada żonę jest zobowiązany mam do... Mam na pierwszym mogę jechać. Hotel Shops to jest na trzecim. Zainstalowania... Spotify'a i followowania Forum Gadki na wszystkich możliwych kanałach. Kiedy Microsoft da pieniądze za przejście na Mix? Coś cię przerwało. I... Słyszałem tylko pieniądze da i jestem no. Ciekaw. Powtórz. Kiedy Microsoft wam da pieniądze za przejście na Mix? Tak, Microsoft no jeszcze, nam da. Jeszcze nie. Opieramy się... Negocjujecie ceny. Rękami tak, nogami mało. Trzymamy się ten. On spróbuje wyciągnąć, ale... Ale panowie, nawet Ninja tle nie dostał. Nie, nadal nie. Na razie jesteśmy między 2 a 3 dolary. Oni dają 2. Negocjujemy wciąż. I są nieugięci w tej chwili. Są nieugięci. Nikt nie da 3 dolary. Skurwysyny twarde jak skała. Taranowa przed chwilą stwierdziła, że bardzo się cieszy, że jej pokazałem forum o gadkę. Do Kikoshima. My też się cieszymy, że też się cieszymy. Baronowa cieszy. Barnowa się cieszy, to jest, to się wszyscy cieszą wtedy. Okej. Okay. Czy ja mogę? Tam jest złoty szczur w kiblu. Tak wygląda właśnie. Może szczur, na pewno coś złotego jest. Wow. To jest jakiś chyba coś, czego ja jeszcze nie mam. Tam coś trzeba umiejętności. Kups. Nie. Nie dam się. Ej, zawsze musisz najpierw złożyć penis, zobaczyć, czy nie. Działa. Ej, no. Tracisz czas, ale co? Okej. Okay, no to nie był szczur. Już więcej czasu tracimy. A co? O, ktoś kurwa. Do lekarza z takimi rzeczami trzeba iść. Było jedzone. Masi pyta, jak się nam podoba trailer Wiedźmina. Jest tak absolutnie mech, że głowa boli. Mech nie jest, ale jest... Zero oczekiwań jest. Eksponowany płacił znowu dychę. Jest mech, ale jak widzę na przykład, jak wyglądają te scenografie, widać, że to są takie... Te takie jak przestawienia licealnego. Ktoś przesuwa na sznurkach, tak? Barmana z tyłu. Nie, ale widzisz na przykład, zobacz, jest taka jedna scena, jak on tam się przedziera przez tych strażników, widać, że się mur kończy i zaraz jak się mur kończy, to jest idealnie wysypany piasek. No nie, jak mur stoi, to tam się gromadzi gówno, tam rośnie mech, tam się gromadzi trawa, gówno. Jest jakieś, wiesz, jakieś łączenie między strukturami. A tam jest, nie jest. Po prostu ściana kartonowa się kończy i jest wysypany piach, że równa z tą ścianą. W ogóle, żółta linia policyjna. Do not cross. Kto,
Ktoś może na to nie zwracać uwagi, a mnie to od razu bije w oczy. To będzie nowa gra o tron. Mam nadzieję, życzę. Wow. Niech Sapek też coś zarobi w końcu. Na końcu, a nie tylko z smrutyku. A nie tylko z smrutyku gówno mu robi. Tak, tak. O, nowy boss. To wy wrzucaliście dzisiaj tego mema, że... Nie Srapek ja, ale widziałem go tak. Tak, Srapek mówił, to tym razem mnie nie wychujacie. Biorę 6% od wszystkich DVD i biletów kinowych. I Netflix mówi, okej. Okay. Misia, czemu mi jakieś gify wrzucasz teraz na... Żeby cię zdekoncentrować. No, próbujesz mnie zdekoncentrować, tak. O, skubił kurczę. Szkieły. Czy ja muszę iść na górę? Czemu on uciekł i czemu zostawił klucz? Nie wiem właśnie. Tu jest... Barber jest zamknięty. Nie mogę okna wybić, no. Nie. Po krew i wino będzie Zatek smród i gówno. Gdzie jest ten klucz, który on zgubił? Security gun, tak, widziałem to. Tak, będzie jak gra o tron, chyba że skasują po pierwszym sezonie, no chyba że. Ale nie wiem, czy ci mówiłem, nie, z Kupcem rozmawiałem, nie, pisałem na grupie, Jack Ryan dzisiaj już ponoć będzie. Tak, ja też widziałem tego tweeta od Jima. Krasińskiego. Od Jima, że hej ho, macie. No. To jest podejrzane. Ja bym jutro czekał do jutra jednak. I tak. Czy ja tak sobie dałem? Ja sobie przytnę. Ej, wczoraj obejrzałem cały sezon. Czego? Ballers. No jak obejrzałeś cały sezon? Kurwa, no normalnie. No i obejrzałem. Jeszcze nie wiesz, jak on wygląda, przecież mamy to umówione. Ej, 10 odcinków spać. 10 odcinków po 20 minut. Nie wiem, o drugiej. No i co? Spina się, nie? Nie. Nie. Już nie ma sensu. Ale to był w sumie najsłabszy z dotychczasowych. Nie pasuje. Kiedy będzie drugi sezon Boysów? W przyszłym roku. Najwcześniej co? W przyszłym roku. Najwcześniej w przyszłym roku. Aniu mi pożyczył komiks Boysów, jest zajebisty. Na piątym tomie chyba jest. Tak, właśnie to chcę, to ty trzymasz. Benis? Nie. Przycisk do windy. No, ten doktor jest naprawdę... Pierwszy sezon Jacka był tak super do tego... A no przecież ja mam Guidziego, tak Guidzi się może teraz przy... Ale 25 listopada wychodzi drugi sezon Final Space. Nie wiem, jak to nie obchodzi. No. Tak. Znaczy, zacząłem oglądać na trzecim odcinku, chyba wypadłem. W ogóle mnie nie wciągnął. No to jest twój problem. Aha, ja skupiłem klucz. Teraz, tak, to nie jest. No to niekorzystnie. Muszę wrócić. Nie wiem, tutaj, no. I co, ty z tym kluczem przechodzisz przez wszystko, tak jak go masz w gadcach? No właśnie, swoich. Trochę nie ma sensu. A nie może, nie może ciebie schować w gadcach? Nie. Wolałbym, żeby nie było takiej mechaniki w żadnej grze. No to zatworzymy to. Misza pisze, nowe Darksiders to takie Diablo. Diablo to nie, ale... Widok jak z Diablo, to tak. To jest takie to jest to pośrednie Darksiders, to nie jest Darksiders 3, nie? Mhm. To jest taki shooter-looter. Panie władzo, klucz był kradziony. A Goidziem też mogę walczyć. O kurde. A co tutaj się robi Mario?
Tylko że powiedział, że Guijin masz mało życia. 25 tylko. Oh no. Fuj, to jest okej, jak się to dołoży. Skorzej. Normalnie solsy. Solsy na Switcha. Nie, nie przesadzę. Panie, chcesz, jak trafię tego drugiego, to go od razu... Luigi męczy ten soul to mu od razu sam. Co mu robisz? Wciągam go. Chcesz? Susasz. Susam. Zasusasz. Zasusam go. Susz mnie. Mogę tą gablotkę jeszcze rozbić? Ciumkasz go. Cyckasz go. Jak się znam, to wszystko możesz zniszczyć. Właśnie rozbiłem tym, jak biłem go, to go rozbiłem. Widać, taka jest mechanika, też trzeba tutaj w konkretnych miejscach. A nie masz czegoś innego chwycić na moment? No właśnie nie. Wessa ci wtedy. Okidoki. Ho! Jaki jest mój cel? Po co żyję? Zdążyłeś go zabić, zanim zadał... Nie masz nosić mi klucz. Oh no. Memłasz. Czy można grzyby opitolić? To jest... Nie wiem, nie chcę. Niech właśnie... Znaczy chciałbym, ale nie. To nie to jest... Pytanie. To nie jest to miejsce. Jestem kurde ciekawa, w której będzie elit do odebrania, co? 8-10. 8-10? No tak bym sobie życzył. Nie, 8-10. Punkt 8-10 chciałbym, żeby... Ja bym musiał ten, no będę musiał was zablokować na tej grupie. Bo czuję. Co, macie obo spoilery z... spoilery z nowego elita. Czy spoilować elitę. Kurde. Nie? Nie, to nie. To nie jest nasza wina, że twój Amazon cię wysysłał. Wysysłał, wymemłał. Wymemłał, wycyckał cię. Opitolenie. Opitolenie. Ziup. Jest dziwny sklep, który ma klucze w kasach do innych biznesów. O. Aha, ten klucz po prostu spierdolił. Super. 5 minut do końca, dzisiaj nie ma niespodzianki, kups. Nie mam przygotowanej nic. O. Patrz na tą kapuchę. Co tu? Co? Wikon pyta, skąd jest obalenie, czy ze Sleeping Dogs. Może to jest ze Sleeping Dogs. Sprawdź, czy nie ma w słowniczku na formularzu.pl. Jest obalenie w słowniczku, Misza pisze. No. Kurde, ale monet, weź to wszystko z sieci. Właśnie chcę to ssać tak teraz, że aż... To będzie ssane. Powiedzcie mi, że to mogę wszystko teraz... A to jest za szybą, ha! Ooooo! Patrz Maria, a gdzie ty masz pokazane, ile masz tych monetek? Ja zasłaniam. Mam 4,5 tysiąca monetek w tym momencie. Ohoho, pewnie strój kąpielowy Luigi'ego 20 tysięcy. Strój kąpielowy pewnie kosztuje znowu 10 tysięcy, więc... Ale takie te speedosy? Speedosy? Mario miał speedosy takie, no. Mario tylko speedosy. Nie, bardziej miał chyba takie, Europejskie. Liczą się speedosy w stylu europejskim. Ej, a znalazłeś już cokolwiek, na co wydawać te pieniądze? Nie, właśnie jeszcze nie. Też czekam na ten moment. Minęłeś już trochę czasu. Bananowy hamak, jak to mówił wyeksponowany. Co? Co? No, speedosy w stylu europejskim. To jest bananowy hamak. Nie! Nie! Tak.
Nie. Tak. Cześć. No to jest w sumie takie prawo akurat. No. Banana hamak. Nie. Jest ostatni sklep, ja idę, bo to jest... Tak nie da się grać. Czekaj, to nie jest ten klucz przecież. Nie jest ten klucz. Ten klucz był... Tutaj. Speedosy z pketem na Beniza. Co? Co? Włóż Beniz. Nie, to jest ostatni sklep. Jeszcze mi kasę zajebali. Pięknie. Co ja mam zrobić teraz? Czyś amator, nie spóźniłeś. Amator przyszedł dokładnie na twoje zdanie. To jest ostatni sklep. Nie, już nie. Nie spóźniłeś się. Jeszcze 3 minuty, amator. On jeszcze zdążysz. Ostatni sklep robi. Zdążysz płacić coś, spoko. Oh, wow. Żebry tartaka weszły na wyższy poziom. Gdzie jest ten... Czy niby coś tutaj tak, jest za tym? Tak, Kikoshima, ominęła cię amator rozmowa, która podzieliła naród. To jest kurwa Civil War. Civil War na miarę parówki i folii. Głównie Team Tartak i Team Normalni Ludzie. Tak. Nie, jest nas wielu. Jesteśmy legionem. Civil War sausage. Uuu, ale złota. Ale złota wypadło z tych szczurków. Tylko jak tu się otwiera a następny... A Polski pisze, że a poza tym cały stream Kubar się... Ohohohoho! To jest trochę prawda akurat. Nie wow! Wow! Nie możesz być zły. Nie wyczuwasz intencji w tym zdaniu. Ja myślę, że to jest... To dalej nie pójdzie. Ej, to jest prawda akurat. To jest... Nie możesz się obrażać za to. Ej, jutro wolny, streamuję jeszcze 2 godziny. Nie. Jutro na groby, znaczy, musicie wstać. Ja se pójdę, nie, ale... No. Ty tata, jutro masz sesję na grobach. Co? Tata, jutro ma sesję zdjęcia. To jest niepotrzebne akurat. Ja bym chciał tu się dostać. Dostaj się. Ale nie wiem jak. Misza się skapnął, że jutro wolny. Aha, bo ty... Misza, ty nie masz jutro wolnego. Misza mówi, żebyś dostał do końca. O, tu coś jest. Czemu Tartak brzmi jak na formogatce z 2011? To jest najczęściej. Nieprawda. Chory znowu jest. Nie, chodź nie tu, chory. Chodź tu. Jebańco, oś spierdolił. Baronowa ma pierwszy wolny długi weekend w tym roku i się cieszy. Wow, to... Ale się rok kończy. Gdzieś... Tak, ale widzisz. Pracuje dla ludu. Ratuje ludzi i tyle ma z tego. Pierwszy długi weekend ma tym. A rok się kończy. To jest smutne. To jest smutne. Baronowa powinna mieć każdy długi weekend. To by ratował wtedy. No wszystkie inne baronowe. Baronowa jest tylko jedna. Tylko jest jedna baronowa. A powinno być więcej, żeby baronowa mogła odpocząć. Ja myślę, że ty mu nie dasz rady. Temu ja go już, on już jest... Ja też myślę, że nie dasz mu rady. Tak mu ssałem, że już go nie ma nawet. Ale to nie jest miejsce, w którym ja w ogóle chciałem być. A może? Brzmi jak moje życie, ale okej. Nie, to też sika monetkami. Ja chcę otworzyć gdzieś tam. Jak tam się dostać? To się nie da. No dobra, wystarczy. Starczy tego dobrego. To był męczący stream. Ej, super. Dobrego.
Bolą mnie od ssania palce. Co? Dłonie. Idź gotuj ryż i makaron do ogórkowej. Idę gotować jajka teraz na twardo do ogórkowej. Do i fasolkę do barszczu. A wy tymczasem się trzymajcie ciepło. I słyszymy się w sobotę. Dzięki czat. Dzięki Quest. Na razie Tartak. Dzięki Kups. Na razie Tartak. Dalej. Ha ha ha.